Siemano, nazywam się Dawid Załęcki, ksywka Crazy. Jesteśmy u mnie w firmie, warsztat wulkanizacja samochodowy. Kręcimy dzisiaj dzień z zawodnikiem, czyli ze mną, także zobaczycie, co się dzieje u mnie w życiu. Jestem właścicielem firmy od 12 lat. Przejąłem tą firmę po znajomym, który prowadził ją też już kilkanaście lat. W życiu każdego mężczyzny przychodzi taki okres, żeby się ustatkować. Od zawsze miałem do czynienia z motoryzacją, zawsze byłem fanem motoryzacji, jestem do dzisiaj, także zdecydowałem się akurat. Była możliwość, więc przejąłem firmę. Byłem młody, jeździłem na jakieś wyścigi, nie wyścigi motocyklowe, samochodowe. Później jakieś tam jazdy terenowe u nas po poligonie. Przyszedł czas, że zająłem się motoryzacją i tak to działa. A tu jest moje autko po tej 10-letniej służbie i 14 na poligonie, skakaniach i rozbijaniach się. Zasłużyło na miejsce na wysokości, więc stoi u góry i przyciąga klientów. Służy jako reklama, także zasłużył na to miejsce, więc je dostał. Może auto nie wygląda na takie, ale najdłuższy skok, jaki miało, to na długość 10,5 metra. Po wylądowaniu odpadła maska, wypadła przednia szyba, złamał się resor. Jeden z kolegów rozbił sobie głowę o taki pałąk u góry, drugi wybił bark. Także trochę obrażenia były, ale jeździło nadal po krótkiej naprawie i służyło dzielnie. Był jeszcze taki przypadek, że ganiali nas po tym poligonie, bo tam wiadomo, nie można jeździć honekerami, tymi polskimi terenówkami, żandarmeria. Ale tam po kilometrze odpuszczali, bo nie dawali rady. Za miękkie auta mieli na ten ciężki teren, nie? Także tam jakieś drzewa były 20-centymetrowe średnicy, to tam nawet się nie zatrzymywałem, po prostu jechałem, drzewa się kładły jak po czołgu. Ruski sprzęt po prostu nie do zajechania. Mam go tu na zdjęciach, jak jeździliśmy właśnie po poligonie. Jest tutaj na zdjęciu jednym właśnie mój mały, jak jeszcze wtedy był mini bad boy, teraz już jest duży bad boy. Miał tutaj chyba, nie wiem, ze 12 lat, tak jak patrzę, może z 13. Klienci, którzy przychodzą, oglądają, pytają się. Także są zadziwieni, że auto stoi na dachu, tutaj zdjęcia, także taka pamiątka. Z tego względu, że mam ten warsztat, wulkanizację, naprawa aut, jakieś tam klimatyzacja, myjnia, więc jakby ktoś chciał, to tu jest punkt odniesienia. Wiecie, jak trafić na ulicy Łódzkiej w Toruniu, także zapraszam. Tak nazwałem, powiem na hasło bad boy 10% zniżki. Jak ktoś stwierdzi brak smarowania we własnym aucie, to zapraszam, nasmarujemy, będzie dobrze. Jeepek to jest już przeszłość, także teraz jest tylko zdobą. A tu moje takie obecne zabaweczki. Jeden dziadziuś, to jest taki klasyk, że tak powiem, już pomału. Dziadziuś tych dwóch, a to tak, że tak powiem, moje dwa diabły, nie? Nazywam je tak, bo są takie ostre auta, mają po 580 koni, tylny napęd tylko. Także zapierdalają 300 na godzinę, tam 4,5 sekundy mają do setki. Tak. Jazda tymi samochodami jest naprawdę ciekawa i dostarcza bardzo dużo adrenaliny. To nie jest tak jak te nowe samochody, mają po 4 koła napęd i pełno systemów. Tutaj naprawdę jazda tym samochodem jest non-stop, człowiek jest w adrenalinie. Nie? Także potrafią bokami kręcić na rondzie i wszędzie, mimo tego, że to są limuzyny, ale dają radę. Nie? Te same auta, ale inne kolory, ale mam dwa dlatego, że po prostu jest to tak rzadki model R-ka. W Polsce jest praktycznie nie do dostania, musiałem szukać ich za granicą. Najpierw kupiłem jeden, potem drugi. Teraz tak naprawdę nie mogę się rozstać ani z jednym, ani z drugim. Chciałem zostawić sobie jednego, ale teraz nie mogę się zdecydować, którego i tak na razie są. Zobaczymy, co będzie później. Ogólnie od jakiegoś czasu, tam chyba od 5 lat się tak lubuję w Jaguarach. Nie wiem, jakoś się zakochałem w tej marce. Miałem Jaguar kot, ja jestem spod znaku 2, to drugi kot. Także nie wiem, może to coś znaczy i może dlatego, nie wiem, ale są rzadkie auta, wyjątkowe, także też lubię klasyki. Wiadomo, fajnie się jeździć nowoczesnymi samochodami, ale klasyki też fajnie. Raz na jakiś czas się przejechać gdzieś tam bulwarowo na obiadzik w niedzielę, już nie powiem, że do kościoła. Podoba mi się, więc z automatu no, kupiłem dziadka tych drugich i tyle. Pokażę Wam takiego samego Jaguara właśnie, co przed chwilą widzieliście, jak syn się rozpieprzył go na prostej drodze. Nie wiem czemu, nie wnikam, znaczy wiem, ale nie powiem, ale po prostu rozpieprzył, nie poszło mu. Jechał, dupa mu uciekła i wpieprzył się w inne auto. Wyskoczył cały na szczęście, chociaż wyglądało to strasznie. Jak widzicie, jechał, dupa mu uciekła, bokiem przypierdolił w inne auto w tył. Ludzie tam pojechali karetką do szpitala, Denis wyskoczył, otrząsnął się, nic mu nie było. A sytuacja najlepsza jest taka, że w momencie, gdy do tego doszło, to ja z rodzinką siedziałem, podjechałem pod McDonalda, pod okienko, zamówiliśmy loda
i w tym momencie usłyszeliśmy huk. Odwracam się z boku, auto się rozbiło, strasznie, spadło 3 metry ode mnie, może 5, auto, rozbite cały bok, nie? Chcę otwierać pasy, wybiec, coś pomóc, nie? Ale patrzę, wyskakuje gość i jest cały. Mówię, dobra, nie trzeba. I mówię do pani, że loda z karmelem. Nagle tam żona mówi mi z tyłu, że Dawid, to Denis. Ja mówię, co ty pierdolisz? Patrzę, rzeczywiście. Mówię, o kurwa. Otwieram okno, mówię, synek, żyjesz? A on, jo, żyję. Ja mówię, to dobrze. Ja to było dosłownie 2 minuty wcześniej. Staliśmy na tym skrzyżowaniu w miejscu tego samochodu, w który on przywalił. Także 2 minuty, zrobiłby to wcześniej, to by przywalił w nas, nie? Także taki zbieg okoliczności, nie? No i co, fura do kasacji i tyle. Auto tylnonapędowe, jak ucieka tyłek, to ucieka w prawo albo w lewo. Synuś miał farta na tyle, że dupa uciekła mu w tą stronę pasażera, więc przywalił tamtą stroną. Jakby przywalił swoją stroną, to tak naprawdę umarłby na naszych oczach, nie? Bo jak widzicie, drzwi docisły fotel aż do tutaj, gdzie są biegi, nie? Więc tak naprawdę z Denisa zrobiłoby się, nie wiem, 10-centymetrowy placek, nie? Ogólnie nasz bad boy to jest tak naprawdę mój najlepszy klient w firmie, bo jest osobą, która chyba najczęściej wymienia opony z wszystkich klientów, bo zawsze gdzieś rozpieprzy o krawężnik albo gdzieś coś tam i także mój ulubiony klient. No, jedziemy teraz sobie po córkę, bo jadę na trening, a córeczka nie może tatusia puścić samego, więc jak wie, że nagrywki są, to dostałem ultimatum, że muszę ją zabrać na trening, także jedziemy po nią, przyjdzie i jedziemy ćwiczyć. Jordanki w Toruniu zawita Dziadek do Orzechów. Na siłownię? Nie, na trening. Czyli na siłownię? Nie, na kickboxing. A dobra. Zapomniałaś? Co? My się ciągle myli. No widzisz. Coś wam pokażę na siłowni. Szpagaty, gwiazdy, przewroty w tył. Uderzenia. Uderzenia, karate, judo umiem. Prawie wszystko. Siema. Jesteśmy w klubie Smok Toruń, prowadzonego przez Marka Maszała. Dziś obecnie go nie ma, dzisiaj go zastępuje mój kolega Lary. Także zrobimy krótki, szybki trening, taki luźny już, bo to już końcówka przygotowań. Także bardziej odpoczynek i jakieś tam delikatne treningi jeszcze, żeby nie wypaść z formy. Nie jestem córką Denisa, tylko jestem córką Crazy'ego i nie przekręcajcie. To jest moja mała córeczka. Urodziła się w momencie, gdy Denis stał się już dorosły, skończył 18 lat. Urodziła się ona, także nowe pokolenie przyszło na świat. Myślę, że od niego będzie 3 razy bardziej szalona. Także wszystko przed nią. Na razie jest młoda, ale już po niej to widać. Lata za tatą wszędzie, gdzie tylko może. Parcie na szkło też już ma widać, więc jej kariera myślę będzie jeszcze bardziej bujna niż Denisa. Zaraz budzik pogadamy. Ja bo teraz nie chcę się gadać, bo jestem, wiesz, już rozkojarzony tam. Weźmiemy cię z Denisem do ekipy. Zrobimy 3 na 3 z tobą. Jesteśmy w klubie Smok Toruń. Jestem tutaj trenerem.
kolegą Dawida z klubu. Pomagam mu w przygotowaniach, pomagałem mu w walce z Alanem, teraz też mu pomagam. Myślę, że będzie dobra waleczka i nasza góra. Doświadczenie jest po stronie Wasa, ale ja tu trochę już z Dawidem przetarczowałem, przetrenowaliśmy już trochę rzeczy, więc myślę, że tutaj jednak warunki fizyczne i szala zwycięstwa pójdzie na naszą korzyść. O, myślę, że dla Dawida to jest bardzo duże sportowe wyzwanie, na pewno większe niż poprzednia walka. Tak jak mówiłem wcześniej, Vaso to jednak jest zawodnik światowej klasy, walczył dla Bellatora, KSW, UFC, ma chyba tam około 70 walk stoczonych. Czasami bił się nawet po parę razy w miesiącu, no jest dobry wariat. No ale Dawid tutaj myślę, że od razu się nie zastanawiał, tylko od razu podjął rękawice. Pamiętam, jak powiedział mi, zadzwonili do niego z High League'a i powiedzieli, że taki i taki przeciwnik, nawet mówi, że nie sprawdza. Mówi, dobra, bierzemy to i tyle, nie? Jeszcze się z kumplem napierdalali, zajebał mi fronta, wjebałem się w to lustro, padłem i taka rama była tylko, nie? A ja w ramie, nie? Cały w plecach, wszystko, kurwa, wiesz, pocięty. No kurwa, ciepałem się. No. No wiesz, kupę 120 kilo, taki wiesz, jebnony poleciałem. Osuń się, mała. Zadzwonili do mnie z High League'a. Zaproponowali mi walkę, podali nazwisko. Ja nie skojarzyłem tego nazwiska, więc powiedziałem, że sprawdzę, kto to jest, bo nie mam zielonego pojęcia, nawet nie wiedziałem, jak się ustosunkować. Sprawdziłem w internecie, patrzę, ten Vaso, to się okazał ten gość, którego kojarzę, ale z nazwiska nie pamiętałem. Walczył on w KSW, właśnie w Bellatorze. Dobry zawodnik, tam około 60-70 walk zawodowych, więc co, dzwoniłem, powiedziałem, że biorę to, traktuję to jako wyzwanie. Tyle lat trenuję, więc tak naprawdę mam możliwość się sprawdzenia. Wiadomo, coś tam zarobię przy okazji, pieniądze to akurat nie mają aż takiego znaczenia. Najważniejsze dla mnie jest sprawdzenie się, nie? Po tylu latach treningu. W sumie mam już taki wiek, że to już jest dla mnie bardziej koniec kariery niż początek. Większość zawodników już odchodzi na emeryturę. A ja mówię sobie, jeszcze sprawdzę się, zobaczę, jak to wyjdzie, nie? No i tyle, no i co? Trenuję, przygotowuję się na tyle, ile mogę. Zawalczymy, zobaczymy. Tak czy inaczej traktuję to jako zajebiste sportowe wyzwanie, no bo kto by mi dał taką walkę tak naprawdę z takim doświadczonym zawodnikiem w realnym świecie? No nikt. Takie coś jest możliwe tylko i wyłącznie na frykowych galach, także jedziemy, zobaczymy, jak to będzie. Vaso, idziemy po ciebie. Jesteśmy po treningu, także jedziemy teraz do takiej kliniki Ordus Med w Toruniu, do której chodzę tam sobie na różnego rodzaju rehabilitację, o jakichś tam mikrourazach, takich rzeczach. Dzisiaj akurat jadę na taki masaż rozluźniający po tych ciężkich treningach, które miałem. Cały pospinany jestem, trzeba się troszkę rozluźnić, także trochę mnie tam pomasuje i tyle. Denisa leczą też tą nogę, co miał tę kontuzję do walki ze szpilką. Leczą go tam akurat osoczem, nie? Także taka fajna klinika, także znają się na rzeczy. Ja też tam od kilku lat już jeżdżę na jakieś tam, bo to wiadomo, w sportach walki jakieś mikrourazy się zdarzają, takie rzeczy. Czy czasami jak blokadę się potrzebuje, czy coś w miejsce bólu, także fajnie są, także korzystamy tam. Do windy skakuj. Nie wciśnij, trójeczkę. No spokojnie, to możesz wcisnąć, zanim pan wejdzie. O, super. Czemu nie lubisz windy? Się boję, że ciągle mnie przytrzasy. Jest nasze windy. A, bo ją kiedyś tramwaju, chyba drzwi przysunę czasami. Nie mnie. A nie, cię? Moją koleżankę. A. Chwila? Mocno boli, czy nie? Nie ma bólu. Ból nie istnieje. Okej, okay. To nie ból, to przygoda. Zajmujesz się fizjoterapią, nazywam się Tomasz Moczyński. Z Dawidem popracuję już generalnie troszkę czasu. Fizjoterapia w sporcie jest bardzo istotna. Przed zawodami, jak również po zawodach, w czasie treningu, przygotowań również. Ze względu na regenerację, sporty walki jest sportem kondycjogennym. Tych dolegliwości bólowych, przeciążeń różnego rodzaju jest bardzo dużo. Dlatego staramy się je niwelować. Jesteśmy w sporcie tak naprawdę w całym Toruniu. Zajmujemy się zawodnikami różnych dziedzin. O sporty walki, żużel, piłka nożna, hokej, koszykówka. Dawid przychodzi do nas tutaj, głównie do mnie, na terapię manualną. Niwelujemy jego duże napięcia mięśniowe, głównie potreningowe. Wdech, wydech.
Tak, ja cię lubię w takich sytuacjach. Może luźno. Może Crazy będzie wisiał niedługo. Tutaj już. To też jest Denis. Mały Denis. Zobacz, Kubiszyn. To są wszystkie puchary i medale mojego brata. Więc nie mów, że nie jest sportowcem. A jak będziesz tak mówił, to będziesz miał ze mną do czynienia. No, także tu widzicie wszystkie puchary i medale, statuetki, które Denis zdobył w czasach młodości, kiedy tatuś miał jeszcze nad nim kontrolę, że tak powiem. Tatuś pilnował, dbał, jeździł, woził. Tu są takie rzeczy z karate, z kickboxingu, z boksu, także wszelkie możliwe, gdzie tylko mógł. Tutaj na przykład jest puchar polski z kickboxingu, który Denis zdobył 4 czy 5 lat temu. Ja po prostu na swoje dziesięciolecie, swoje, można powiedzieć, swoich treningów, przez 10 lat treningów po prostu postanowiłem pojechać i zdobyć taki sam puchar. Jednorazowo w życiu taki wyskok miał być moich zawodów, więc pojechałem, udało się, zdobyłem, więc mam identyczny w domu, tak jak syn. Takie było moje marzenie, więc je zrealizowałem. No i miało więcej nie być żadnych walk, no ale przypadkiem na Hajdiku, na konferencji, jak było z Alanem, więc samoistnie wyszło, jak wyszło. A teraz to już taką reakcją łańcuchową jest sprawdzenie się na takiej już prawdziwej walce, ostrej i z odpowiednim zawodnikiem, z którym nigdy nie byłoby mi dane walczyć w życiu codziennym. A z kim tata walczył? Alan. Jaki Alan? Kwieciński. A Denis? Ale Kwieciński. I? Przegrał. Cieszyłaś się, jak przegrał? Tak? Jak Kwieciński przegrał, tak? Tak. A z kim jeszcze Denis walczył? No wiesz, pomyśl. Miałam. Tu? Kubiszyn. I kto jeszcze? Szpil? Szpilka. I kto wygrał ze Szpilką? Wygrał Denis czy przegrał? Przegrał. A czemu przegrał? No bo miał kontuzję nogi. No właśnie. A kochasz braciszka? Uwielbiam i kocham bardzo. Tak? Tak. I nigdy nie zamierzam się od niego. Nigdy nie zamierzam go nie kochać. Ty, Roxana, dzisiaj nic nie robimy. Weź zapisz mnie tylko na 7, bo ja 7 mam to u mnie. Dobra. Konferencję. 7, nie? 7, no, 7 mam konferencję. Kuzynka Denisa, także rówieśnicy razem się wychowywali, także. No i tam. To ja tak z partyzantem nie wiedziałam. A partyzant jest najlepszy, no to chodzi. No. Nie, wiesz co, ja przyjeżdżałem, bo Misza chciała sobie pieska zobaczyć twojego nowego. Marudziła, to mówię, wezmę ją. Fajny piesek? Mhm. Nie widziałeś go jeszcze, nie? Zabieramy go ze sobą? Mhm. Tak? Mhm. Wszędzie rodzina, Barber tutaj, Denisa kuzynki, że rówieśniczki, także odwiedziliśmy pieska, bo sobie kupiła, Miszka była pogłaskać, bo Miszka uwielbia zwierzątka, już chce go zabrać ze sobą. A teraz czekamy na Denisa, w końcu się pojawi, pojedziemy, zjemy obiad. W końcu synuś zarobiony, to niech postawi też. Także wybierzemy co najdroższe w takiej okazji, więc co, jedziemy, spotkamy się z młodym. On już jedzie. Siema. Mój braciszek. Hej. Co tam? Dobra, jeszcze przebrać i spierdalamy, nie? Co nagrywasz, kurwa, znowu? A jak widziałeś, jaki unik? Na łokieć, poszło? Siema. Mogłeś mówić, żeby cię nagrywać mi od razu? No, ujęć. Tutaj mamy nasz taki toruński stadion. Całe lato, wakacje, treningi robimy tutaj. Zamiast na sali, to robimy tutaj z trenerem ze Smoka. Więc biegamy, zapierdalamy, trenujemy. A teraz co? Po całym dniu idziemy sobie zjeść. Biorę synusia pod pachę i idziemy sobie zjeść do kolegi, do restauracji. Tutaj też kolega ma fajną restaurację. Wspiera tutaj wszystkich toruńskich sportowców. Także co? Idziemy i jemy. Proszę, gdzie mamy usiąść? Dzwonił Paweł, że będziemy? Obojętnie gdzie? Tak, oczywiście. Cześć, jesteśmy w restauracji z moim tatą Crazy i z moim bratem Bad Boy. Kurwa, krzywa, pierdolę. No, bo byliśmy u babci tam w mieszkaniu, pokazałem im te twoje puchary i medale, co zdobyłeś za czasów, kiedy tatuś jeszcze tobą dysponował.
bo w tamtych czasach jeszcze wygrywałeś z najlepszymi. Zdarzali się i mistrzowie świata, których pokonywałeś, więc pokazałem mi te medali, żeby zamknąć gębę Kubiszynowi, który ciągle kwestionuje to, czy jesteś sportowcem, nie? Także myślę, że teraz zrozumie, że jednak jesteś sportowcem. Może nie do końca prowadzisz się jak sportowiec teraz, ale jesteś sportowcem i to nie podlega dyskusji. Czasy się pozmieniały. Denis zawsze będzie sportowcem. Dobrze, noga coraz lepiej. Byłem teraz na czwartym chyba bodajże Osoczu. Teraz jeszcze 2 tygodnie przerwy odrobienia nóg, także cały czas boks sobie trenuję. W formie w miarę jestem, waga do góry. Także czekamy do marcowej walki. Idziemy komuś urwać głowę. Mój brat jest najlepszy na całej świecie. Bo nie czuję tak, jak była moją córą praktycznie. Nie czuję, że była siostra, nie? Miszka jest ciocią mojej córeczki, nie? Tak? Będziesz się nią opiekować? Przy stole siedzą moje dzieci. Żeby nikt nie mylił w internecie, bo często dostaję wiadomości, że to moja wnuczka, czy moja wnuczka. Nie, to jest mój syn, to jest moja córka. Dla wszystkich w ramach wyjaśnienia. Syn dorósł, zrobiłem sobie córeczkę, żeby nie być samotny na stare lata. Zresztą widać, podobieństwo do nich jest. Mogła być w sumie jego córką, ale niestety on ma inną córkę, więc proszę już więcej nie mylić, zapamiętać. Jego córka jest ciemna, moja jasna. To tyle w temacie. Myślałem, że mnie ominie, ty, a mnie dostrzegł mnie jednak. Jest? Nie? Tak? Co myślę o mojego ojca w walce z Waso? Myślę, że jak stary nie popełni żadnego błędu, to wygra w pierwszej rundzie przez ciężki knockout. Gość nie ma jakichś za dużych warunków fizycznych, ojciec tym góruje. Tamten nadrabia na pewno swoim doświadczeniem, miał mnóstwo walk zawodowych w KSW, jak i w innych mocnych federacjach światowych. Także nie można go na pewno lekceważyć, będzie to na pewno bardzo mocna walka. No ale myślę, że tutaj będzie gra do jednej bramki po prostu, nie? Znam ojca, wiem jak się bije i tyle w temacie. Macie wspólne zainteresowania sporty walki, ale powiedz mi Denis, czy ty jesteś dobrym kierowcą? Bardzo, najlepszym. Jestem najlepszym kierowcą w Toruniu. Zaraz po tacie. Nie, to on się opierdolił na 400 dwa razy. Co mi opierdoliłem? No. Na jakie 400? Już nie pamiętasz, jak było. Czym? No jak, nie, dobra, remis był, remis. Ale jaki remis? Już nie pamiętasz? No ale co ty wymyślasz w ogóle? No ty chyba jesteś chory. Ja pamiętam. Co ty w ogóle gadasz, ty? Teraz już musi ciężko się przyznać, wiesz. Nie ma opcji. Tą popierdółką twoją? Jo. No weź. Miałeś jakieś mniejsze, większe stłuczki? Ja miałem tam raz. W maku prawie wylądowałem. Już mówiłem, że synek jest moim najlepszym klientem od zmiany opon. Najczęściej przyjeżdża zmieniać opony. Nie, dobrze jeździ, fakt, dobrze jeździ. Zaraz po ojcu przede wszystkim, to prawda. Jednak ojciec jest lepszy, ale ten, ale no wiadomo, tak, to, że dobrze jeździ, musiał okupić też jakimiś stłuczkami, bo kto się nie przewróci, ten się nie nauczy, nie? Tak, sparowaliśmy z synem nieraz. Syn trenuje od 5 roku życia, więc to już jest praktycznie 20 lat. Ja trenuję od 10 lat, plus minus, więc jak syn miał, można powiedzieć, 15 lat, ja zaczynałem. Chociaż teoretycznie trenowałem już wcześniej, będąc na 70% jego treningów w całym życiu, więc to jest i tak dużo, więc teoretycznie to ja liznąłem bardzo dużo ze sztuki walki. I tak, tak od 15 roku życia, jak trenuję, sparowaliśmy. Jak był młodszy, lżejszy, tata go bił. No wiadomo, siła fizyczna, przewaga wzrostu i to wszystko. On mimo wszystko, że był lepszy technicznie, to i tak nie dawał rady. Później był czas, że się wyrównaliśmy. Dzisiaj przyszedł taki czas, że na koniu już jest silniejszy fizycznie, lepszy. Więc no, tata czasami trochę sprytem nadrabia, bo w miarę sprytny jest na swój wiek. No ale wiadomo, no, stare odchodzi, młode przychodzi, więc prędzej czy później młode wypiera stare, więc ten czas już nadszedł. No i co? No i on jest coraz lepszy. Mam nadzieję, że będzie coraz lepszy. A ja chociażbym został tak, jak jestem, i będzie dobrze. Potwierdzasz? Nie potwierdzam. Nie jestem od potwierdzania, ale mogę przyznać rację. Jeśli pojawiła się fajna oferta na stole walki 2 na 2, bardzo chętnie byśmy z kimś wyszli i komuś wpierdolili porządnie. Ale mało kto by się zgodził, żeby z nami wyjść. Proszę bez przekleństw, twoja młodsza siostrzyczka siedzi obok i słucha. W domu więcej przeklinasz. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Prawda. Z kim trzymasz? Z ojcem czy z synem? Z bratem. Czy z bratem? Z bratem trzymasz? Trochę no. Tak. Trochę tak? No trochę tak. No to strasznie fajnie. Ja jak widzę 2 na 2? Kurwa, ja tak naprawdę jeszcze rok temu powiedziałem, że ja nigdzie nie zawalczę. Zmuszono mnie do walki tak naprawdę na haliku. Później wyszła druga walka, jestem, no to co mam mówić, że nie. No jak będzie coś, syn coś wymyśli, no pewnie w ramach bardziej takiego chęci pomocy mu, żeby no dobra, chcesz, no to ci pomogę, w sensie zawalczę, żeby go tam rozpromować bardziej, no to pójdę pewnie, nie? Chociaż tak naprawdę nie pcham się do tego, nie? Najnowszy konflikt chyba się wyklarował ostatnio, o co chodzi z
tym Kasiuszem? No co, no, gość nie potrafi trzymać języka za zębami, podpryła się w internecie, tylko w internecie, no bo by mnie zobaczył, to by zaraz się odwrócił, wydawał, żeby nie widział, by za ochronę wskoczył, czy za szefów federacji. W oczy nigdy w życiu bym nic takiego nie powiedział, nie obraził mnie tak, jak obraża mnie na wywiadach. Także przy pierwszej lepszej okazji macie moje słowo honoru, że mu nie odpuszczę, dostanie nauczkę. Nie będę mówił co i jak, nie będę go straszył w internecie, bo zaraz różne organy się mogą tym zainteresować. Także do zobaczenia, na pewno się spotkamy i kara będzie. Tak, no co do konfliktu Denisa, to ja sobie tak stoję, patrzę z boku już tak naprawdę od młodych lat, zawsze tam, wiadomo, jakieś konflikty się przewijały, u Denis jest jaki jest, elektryczny trochę, no ale przyglądam się z boku, raz tam zareagowałem przy Alanie, no bo po prostu była taka sytuacja, akurat Alan stał blisko, Denis był daleko, Denis był przy kamerach, ten tutaj ciągle cisnął, więc zareagowałem, na ogół nie reaguję, no jak będzie potrzebował pomocy, no to wiadomo, stanę za nim murem, pomogę, ale w tych sytuacjach, no to po prostu patrzę na to z boku. No nie podoba mi się wszystko to, co jest, bo ja tak naprawdę za niektóre słowa, które tam kierują do siebie, już dawno bym po prostu ruszył, bym nie patrzył na to, czy kamera, czy nie, zrobiłbym inaczej. No Denis musi się trochę pilnować, hamować przy tych kamerach, bo tak naprawdę zazwyczaj ktoś ma walkę, ktoś to i Denis jakby mu zrobił krzywdę, to za chwilę by do walki nie doszło, za chwilę by mieli pretensje. Właściciele, więc no, musi się hamować. Nie wiem, ja bym nie potrafił się hamować w jego przypadku, no ale on musi to robić, więc... Ale kiedyś może mu tego hamulca zabraknąć i wiem, że na pewną osobę być może tego hamulca mu zabraknie. Także wszystko wykreuje czas, nie? Tata, no weź nóż w rączkę i się naucz. No. Jak braciszek starszy pomaga siostrzyczce młodszej. Lekcja życia, lekcja krojenia. Na pewno dziewczynce się przyda. Tatuś nauczył go, to może nauczyć siostrzyczkę, nie? Uśmiechnij się, synuś. Co? Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy dzień z zawodnikiem. Także miło było was widzieć. Znaczy nie, może wam będzie miło widzieć naszą rodzinkę. W cudzysłowie Family Adams. Co, córeczka dostała jedzenie, zaraz my dostaniemy, także jemy. Na jedzenie już nie musicie patrzeć, także to nic fajnego nie będzie. I tyle, co? Pa! Synuś, nara. Pokiwaj, córeczka pokiwa i widzimy się na Heiligu. Waso, idziemy po ciebie.